Nasze badania wskazują na to, że pożyczki od rodziny z reguły i w większości przypadków brane są przez osoby młode, pomiędzy 19 a 24 czy 26 rokiem życia. To nie dziwi, prawda? Ponieważ ci młodzi ludzie jeszcze nie mają historii kredytowej, ci młodzi ludzie mają najwyższe potrzeby i duże te potrzeby, więc to są najwięksi pożyczkobiorcy rodzinnych pożyczek. Natomiast z naszego badania wynika również to, że czym osoby są starsze, tym mniej pożyczają, w sensie są mniejszymi biorcami pożyczek, natomiast stają się dawcami. To też jest oczywiste, bo jak wiadomo, no, oprócz oczywiście emerytów, którzy nie mają zbyt dużych kieszeni i dużych portfeli, o tyle osoby w wieku średnim 45-50 lat, no to są osoby, które już mają pewnie nawet i oszczędności, więc chętnie wspierają swoich dzieci, swoje dzieci czy swoich wnuków, wnuczków. Pożyczając w banku, bank przedkłada komplet dokumentów, wszystko jest wiadomo, wszystko jest zapisane. Pożyczając w rodzinie, no, często pojawia się taki problem, czy wypada prosić tego, który pożycza od nas pieniądze, żeby podpisał coś, czy zadeklarował na piśmie, kiedy zwróci, czy nawet jakiś procent, no bo przecież pieniądze muszą pracować, a tracą na wartości, tak, żeby się zabezpieczyć. Powiem szczerze, przy małych kwotach, jeżeli jest to bliska rodzina, no to chyba nie ma sensu za bardzo. Natomiast przy większych kwotach, większych zobowiązaniach, jednak dla czystości rozliczeń, jak i również dla edukacji tych młodych ludzi, warto by było podpisać, żeby wiedzieli, że nie ma nic za darmo. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli to jest dalsza rodzina, no warto mieć na piśmie udokumentowaną pożyczkę, udokumentowane również zatwierdzone formy spłaty, terminy spłat, kwoty do spłaty, bo wówczas, jeżeli pójdzie coś nie tak, to my będziemy w stanie się przed sądem dowieść przed sądem, że taka pożyczka została zawarta. Tu też nie należy pamiętać o podatku, który trzeba odprowadzić. To jest konieczne.